Hej, cześć, Manu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiecie co? Ogólnie musimy znaleźć tego typa i mam już jedną wskazówkę, gdzie może być. Mianowicie zwiedzałem sobie tutaj dolną część mapy. Mniej więcej, no to w sumie górną troszkę też. Ale jak byłem w tym miejscu, odkryłem, że jest coś takiego jak Dolina Węża i tam sobie też pójdziemy. Nie wiem, gdzieś zaznaczmy sobie tu. Może na górę będzie bezpieczniej. I mam nadzieję, że ten ziomek się tam znajdzie, bo jak nie, to... No, mogłem już w sumie tam podejść kawałek, ale mniejsza z tym. Umiejętność sobie jedną sprawiłem, coś takiego. Zapalamy sobie mieczyk. I są obrażenia od ognia, całkiem spoko. O, przy okazji zabijemy tego tutaj. Nie chcę nikogo innego zabić, tylko zabiję tego, który... Zlecenie na nas pyknął, bo ja zauważyli mnie. O, jest ten ziom, dobra. Przyniosłem spadać, ale jakbym tu przyszedł sam, to... Jakiś koks. Kurde, to jakiś porządny strzela. Z łuku, czy to nie był on? Nie wiem. Dobra, a gdzie jest ten ziom? O Jezus, to jest jakiś słaby ziom. Ale to w sumie nie ciebie szukam. A właśnie postanowiłem sobie ten ogień zainstalować na moim mieczyku w umiejętnościach, bo walczyłem z jednym typem i ten ogień naprawdę sporo obrażenia robił. Dużo wcześniej mogłem truciznę, ale z trucizną jeszcze jakoś tak super nie miałem do czynienia. Nie wiem, czy też jakieś super obrażenia to robi, czy nie. Dobra, ten tu chyba zginął, nie? Tyle. Są tu jakieś skarby ciekawe. Można ich osłabić, można osłabić. W sumie dobra. I tak to chyba nie będziemy wojny wywoływać w tym mieście, więc chodźmy szybko do tej lokacji, do tych gór. Dobra, czy ty jesteś w stanie ze znacznikiem podążyć? Nie wiem, jak on jedzie. No dobra, ja nim pokieruję sam, bo widzę, że on jakieś dziwne drogi wybiera. No tu nie ma na skróty przez... Dobra, żartowałem. Tam zaraz pierdzielimy, mam nadzieję, że... The madmen of Prometheus. If only Athena could breathe life into them. Jakieś tam ciekawe rzeczy były. Można by było tam zaglądnąć później.
Witamy, dzień dobry, bym chciał ten punkt synchronizacji. Byłoby całkiem miło. Ten koń tu już się tak średnio przyda z tego co widzę. Co to jest ciekawego? Jakieś ja pierdzielę. Myślę, że szubienica, oni tu jakieś lepsze. Całkiem dziwne są te właśnie punkty synchronizacji, jakiś kurczę daszek niskiego domu. Czasami się zdarzy, tutaj będzie chyba to drzewo. Tak. No tu akurat jest wysoko, nie? Ale ten domek, który wcześniej zeksplorowałem, to tak średnio. Dobra, nie wejdziesz tędy, weź nie próbuj. To akurat będzie spoko, bo tu jest taka dolinka. Jak tam wyjść wyżej? A to jest tu, dobra. Myk. Tu jest jakiś pytajnik, chodźmy do tego pytajnika. Tu jest pytajnik. Ale to są takie górzyste tereny. Podejrzewam, że on gdzieś w jaskini się będzie krył. Jakimś tam super przeciwnikiem też nie powinien być, więc... Pykniemy go ile będzie. Ouch. What the fuck? Prepare to die. O, to są te siemeczki, które na nas tam nasłą. Skitu, to jest jakiś szkielet. Czego ten szkielet jest? Zobaczymy, może to będzie tu. Ale wygląda to na jakieś tajemnicze miejsce, jest jakieś. I can smell that Malakas stench. Jesteś ją. Fajne też w tych ogniach jest to, że... nie pochłaniają adrenaliny. Więc jak mamy cooldown, to za każdym razem praktycznie można sobie to puścić. Don't fight it. The cult always gets what it wants. We already have Vimos. We'll find your... Killing me is a mistake. Trusting you on Kefalonia was a mistake. I am the reason you left that island alive. The cult wanted you dead. What cult? Where are they? To za wiele nam nie powiedział.
small shard I found on Elpinor is like nothing I've ever seen. Might come in handy. Ooh, jakaś złociutka zbroja. Bez kitu tu ma fajny ten. Fajne rzeczy, no. I dowiedzieliśmy się, że jacyś czciciele, tak? Na nas polują. Widziałem też właśnie u kogoś na streamie, że tu taka dodatkowa zakładka się pokazała, ale to nie u nas. Jeszcze przynajmniej. Broni nie chcę nowej, zdecydowanie nie będziemy ten miecz ojca prawdopodobnie do samego końca taszczyć. Czy warto? Wrażenia łowcy to takie bardziej podłucznika, no ale ten strasznie drogi jest, żeby go odświeżyć na level, który my mamy. No i zdecydowanie to jeszcze obrażenia asasyna, to teraz jesteśmy konkretni. Konkretni kozacy. 3 złote przedmioty już, spoko. Przede wszystkim jest... co to? Okej, coś się z tym wydarzy. Możliwe, że będziemy mogli to ubrać później. Okej, tylko no... co się z tym będzie później działo, to nie mam zielonego pojęcia i kogo nam tu pokazało. Jakiegoś pajaca, no ale żeśmy go już zabili. O, ten nas ścika teraz. Kimkolwiek on jest. O, tu jest tabliczka, kapitan, ale to chyba jest w tej lokacji tu na dole, nie? Tu coś miga może, wibruje jeszcze. Jakby tu gdzieś jakaś tajemnica miała być. No właśnie w tym miejscu. To jest ewidentnie wejście tu, ale jak to otworzyć? Może jego trzeba przenieść? No nie wiem, jak to otworzyć, bo może to chodzi o tą górę coś, no nie wiem. Nie no, u góry ewidentnie tu nic nie ma. U góry też wibruje? Nie wiem, o co tu chodzi. Jest jakieś zadanie może z tym specjalne? Nie, zostało tylko to z duchem. Chodźmy sobie na zewnątrz, żeby użyć orła. Tylko jak teraz? Gdzie stój? I możliwe, że tu jest ta tabliczka po prostu, ale... jest jakiś ziomuś, którego nie znamy. Tam są kolejne skarby, skrzynie. Duperele. No
Mam zrobić tak, kapitana, znajdź dwa skarby, jeden mamy, znajdź starożytną tabliczkę. No właśnie, gdzie jest ta tabliczka ze strony? Dobra, ty nie będziesz stanowić problemu. Masakra. Tak, aby tego samą percepcję jeszcze miał i nie mógł tego. Dobra, nieważne, lecimy ich zamordować wszystkich. Za daleko jesteście? Dlaczego? Kapitan chyba zauważył. Kapitanka w sumie. A ty, dobra jest. I jebaniutka, jakie kombosy robi. O, to też podpala, jak użyjemy skilla. To nieźle, dobrze wiedzieć. No, muszę mieć mega słaby łuk bez kitu. Chłopie. Auć. Dobra, no. Miała być słaba, a ona pierdziela jakiś kukuryku na patyku i tak dalej. Nie, w sumie ten chłop mnie bardziej przeraził. No nie lubię tych starczom ewidentnie. Przywaleni są jak nie wiem co. Jest taki skill właśnie, żeby im tarczę zabierać. Muszę chyba w to zainwestować. W następnej kolejności chociaż też jest fajny skill, który podwaja obrażenia z tego. Lalalala, jest asasynacji. Powinienem być careful. High security. Dobra. Jeszcze raz niestety to trzeba wszystko zbadać. Ona gdzieś tu była, nie? Ta kapitanica. Co to? A jest tabliczka tu. Teraz ją znalazł, nie? Czemu mi nie oznacza ziomku? Dobra, ale skoro mamy tabliczkę, to wystarczy tam zejść, zabić wszystkich i będzie spoko. Gdzie dwóch? Co, ja ich nie trafiałem w ogóle? Yeah.
Ała, jeszcze jeden. Dobra. Dobra, jesteś ostatni, chłopie. I oni to chyba na ten przyjmują. Na tarczę. Dobra, to mamy. Tabliczka jest. Kapitan gdzieś tam był. Żadnych przedmiotów nie mieliście, no niestety. Czyli zaraz to wyciszczymy. Będziesz czoszatem. 10 minut dopiero by ten odcinek trwał. Całkiem możliwe, ale to są jakieś... To są kurwa hodowcy ryżu? I tutaj? Dobra, zajumaliśmy. Nie chciałem ci zabijać, sorry. Ale co, zdało nam tą drugą tabliczkę? Boże, trzecią tabliczkę, czy jak to? To nie jest to? To jest coś innego. Nie, nie warte zachodu. Dobra, gdzie jest ta pani kapitan teraz? Nie chciałem jej zrzucać, bo chcę z nią zawalczyć. Rewanż mi się należy. Kurde, tych ataków się nie da odbijać, czerwony, zapomniałem. Wszystkich już zabiłem, gościu. Żegnaj. Miałeś coś ciekawego przy sobie może? Maska Mistios. Mech. Dobra, gdzie jest ten skarb tutaj ostatnio ukryty? Tam. Get you. Chyba to jest Beskitu, może. To, że nie można wejść. Kurde, kto to w ogóle jest? Od jakiejś mitologii wąż? 500 metrowy? Tutaj w kodoworze był, ale tu... A może i był, nie wiem. Dobra, mamy armor, mamy ukończoną lokację i teraz... Trzeba się będzie udać do kolejnego zadania głównego, którym jest... A, do wyroczni. Okej. Okay. Wyrocznia nawet nie jest daleko, bo jest tylko 500 metrów stąd, także chodźmy tam. Teraz pytanie, jak tu zejść? Dobra. I co, z jednej górki przypinamy się na drugą? Tu mostu nie mogło być żadnego. O, jest most. O wilku mowa, proszę bardzo, jaki piękny. Szkoda, że nie tam, gdzie trzeba. Ale ogólnie świat gry jest mega ładny. O, niedźwiadek.
Da się z niedźwiedziem walczyć. A w sumie, jakby ktoś poszukiwał tego ziomka, to ja wam nie pokazałem. Chyba na mapie, czy pokazałem, to w każdym razie jest tutaj ten ziomek. Chyba pokazywałem, nie wiem. Kurde, jak on mocno bije, ty. Surowe mięso, kieł niedźwiedzia, miękka skóra. Nie wiem, czy niedźwiedzie ma taką miękką skórę, no ale... Nie będę tu polemizował z logiką. Tędy wejdziesz, nie? No, to pewnie ty wszędzie wejdziesz. On tak trochę jesiennie się tu zrobił. Patrząc na kolorystykę tych liści. Tu też mamy jakąś misję. Kurde, napchali tych misji pobocznych. Można by było zabrać tą misję. Czemu się ta kamera nagle oddaliła? Kurde, czy tu jakieś super moce ludzie mają i takie rzeczy robią? O, tu jakiś wąż też, patrzcie tu. Dobra, chodźmy do tej wyroczni. Chociaż w sumie możemy tam iść w następnym odcinku. To też nie jest głupi pomysł. A tu się skupić teraz na... O, tu jakieś zadanko. Proszę bardzo. Co? Dobra, nie wiem, co to znaczy. O, ktoś mnie zna. Siema, ziom, czemu ty mnie znasz? If it isn't the eagle bearer herself. You got big since Kefalonia. And you got old Photios the dog's breath. Last time I saw you, I think I lit your ship on fire. My ship and my beard. These days, thankfully, I've semi-retired. Do people pay mercenaries here more than they did in Kefalonia? Of course they do. Better than Marcos, that's for sure. Everyone pays more than Marcos. You're lucky I took all his crazy contracts. I was a false learner. He's a rotten cheat. I only accept the easy stuff now. I'm working as a watchman this very moment. A cushy job. Most days. Once a mercenary, always a mercenary. It's a job you can never shake off. Right you are. I'm learning that all the more now. Trouble goes and comes back twice. Did something happen? A couple of priests ransacked this treasury. They took the sapphires offered by a Thracian king. The bastards. Your employer won't like that. No, but you like this. Make an example of the thieves. You find them and the sapphires, and I pay you much better than you're used to in Kefalonia. All right, I'll help you. But... But what? Not for free. You know, my help doesn't come cheap, Photios. You are always reliable. Deadly and drachmi hungry, but reliable. Dobra, to nam wszystko znaczy na mapie. Dobra, chodźmy w każdym razie to zrobić jeszcze na koniec tego odcinka. A w kolejnym, żeby już tutaj nie mieszać zadań głównych, pójdziemy sobie po słuchać wyroczni. Ciekawe, co nam tam powie.
Sang? Fajne te pomniczki, no. Do pytajników też warto zaglądać. Powiedziałem, że tam są dosyć ciekawe rzeczy, jak odkrywamy. This must be the cave Fortius mentioned. Those priests came this way. Tu moja pochodnia się nie zapaliła. Jednak płonie. Czy nie płonie? No, no! Fire out! No, no! No! Damn it! Tam gdzieś oddali włócznik na pierdziela. To może być całkiem sporo swoją drogą. Ale mam już na dzień dobry kapitana, więc spoko. O Jezus. Palący pies to chyba będzie kebab. Albo hot dog. Też jest taka opcja. Jakieś fajne rzeczy, no nie. Czemu ty chłopie atakujesz z ukrycia? Łóż, jaki słaby łóż. List od... O ty gnoj. Gin śmierci tragiczny. Here's one of the priests. But no sign of the sapphires. Dobra, to było coś do zbierania? Podnieś pochodnie, spoko. Chyba nic nie mieli, nie? Cytadeli. A, to mi oznacza, gdzie to jest. O Jezus, czy mi się chce tam iść? W chwili obecnej chyba tak średnio. Gdzieś skarb jeszcze powinien być. Gdzie ten skarb? Tu u góry? Możliwe, że tu u góry jest ten skarb. Gdzieś jakoś. Na
there's Vespina Fort to the south. Dobra, gdzie jest ten skarb? Dobra, mamy dziada. Ominąłem go tu gdzieś tam. Mam pochodnie przecież. Gdzie się tam przychodzi? Tu cię mam. Dobra. Oby ja tu zeskoczyłem od razu. Dobra, może do tego go powinienem. Jakiś tajemniczy list. Zadanko. Kończ wszystkie. Sorry, jaskinie. No dobra. Jakieś pierdoły. Dobra, no trudno, no. Nie idziemy tam teraz, szkoda czasu. Gdzieś będziemy przy okazji, to się to zrobi, a teraz udajemy się do wyroczni, chociaż może nie teraz, tylko w kolejnym odcinku, bo ten się już kończy. Do usłyszenia. Hej.